Malownicza wioska Cisowo znajduje się 3 km na północny wschód od centrum Darłowa i 2 km od Bałtyku. Położona jest 34 metry nad poziomem morza. Jest to ważna informacja, ponieważ kościół gotycki wybudowany na wysokim klifie w pierwszej połowie XIV wieku służył jako punkt orientacyjny dla żeglarzy. Kościół posiada dwa cmentarze, współczesny usytuowany po lewej stronie kościoła i ewangelicki po prawej stronie. Cisowo przed II wojną światową nosiło nazwę Cicow i podlegało pod tereny niemieckie. Po wojnie została przesiedlona tu ludność centralnej i wschodniej Polski, z terenów dzisiejszej Ukrainy. Był to bardzo trudny czas dla przesiedleńców, jak i wysiedleńców niemieckich. Trzeba jednak pamiętać, że nie my wywołaliśmy wojnę, a wojna to zawsze tragedia, zwłaszcza dla zwykłych ludzi. Wyobraźmy sobie, że teraz ktoś każe nam zostawić swój dom i dobra uzbierane przez lata, iść w nieznane setki kilometrów, tam budować swoje życie na nowo. I w tym miejscu zaczniemy naszą historię. Ciekawą sprawą jest fakt, że na niemieckim cmentarzu znajduje się odnowiony grób jedynego w tym miejscu pochowanego Polaka, pana Jana Neymana. Niesamowita historia człowieka, któremu przyszło dorastać w czasach wojen. Jeden z wielu straconego pokolenia, którego największym marzeniem była wolna Polska i dla takiego kraju poświęcili swoje życie. Jan Neyman, urodzony 8 stycznia 1917 roku we wsi Modrzew koło Opoczna, syn Józefa Neymana i Józefy z domu Kupis, ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kraśnicy. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Modrzewiu. Od roku 1937 zatrudniony u leśniczego pana Kubiewicza w Brzustowie jako koniuszy. Dnia 14 kwietnia 1941 roku zawarł związek małżeński z Józefą Warczyk w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Białobrzegach. 30 października tego samego roku urodziła się córka Irena, a miesiąc po aresztowaniu 3 czerwca 1944 roku urodził się syn Stanisław. W czasie okupacji Jan Neyman od 1942 roku był szeregowym AK w oddziale Wichra o pseudonimie Poraj. W tym oddziale komendantem placówki konspiracyjnej w Brzustowie był Józef Konewka, pseudonim Zbój, a łącznikiem Józef Dziubałtowski, pseudonim Perlis. To właśnie oświadczenie dowódcy dywizjonu Józefa Konewki jako świadka w 9 marca 1961 roku było potwierdzeniem działalności w AK Jana Neymana. W dokumencie tym możemy przeczytać, że obywatel Neyman Jan w roku 1942 do 1943 był szeregowym w placówce wsi Brzustów, powiat Opoczno. Należał do oddziału Wichra, pełnił funkcję wywiadowczą pod dowództwem Brzozy. Do roku 1944, w dniu 3 maja 1944 roku, był aresztowany przez władze okupacyjne w miejscowości Brzustów. Został aresztowany na terenie leśniczówki razem z leśniczym Kubiewiczem. Po śledztwie leśniczy został zwolniony, a wraz z Wincentym Szkupem, pseudonim Kopytko, zatrzymany został Jan Neyman w więzieniu w Tomaszowie Mazowieckim do 19 maja 1944 roku, osadzony w nim przez gestapo. Informuje też nas o tym zaświadczenie wydane przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Zarzuty, jakie mu postawiono, to pomoc partyzantom, którzy pozostali po śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, czyli Hubala. Następnie zostaje przewieziony do Radomia, a stamtąd transportem do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Grogoźnicy koło Wrocławia. Otrzymał numer obozowy 36157 z kategorią SH Schutzhaft, czyli w dosłownym tłumaczeniu areszt ochronny, który stał się środkiem walki z opozycją polityczną. Po miesiącu Jan Neyman został przewieziony do filii obozu AL von Fteichen w Miłoszycach, koło Wrocławia, gdzie pracował w zakładach Kruppa. W tamtym czasie koncern Kruppa był jednym z największych producentów uzbrojenia dla armii niemieckiej. Zatrudniał ponad 250 tysięcy ludzi i wykorzystywał na dużą skalę pracę więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych przywożonych z krajów okupowanych. Wyjątkowo trudne warunki pracy spowodowały śmierć ponad 19 tysięcy osób. W książce Aż stali się prochem i popiołem Andrzeja Bułaja i Wacława Dominika o sytuacji w obozie von Fteichen możemy przeczytać.
Wyżywienie, podobnie jak w innych hitlerowskich obozach, było złe i składało się z głodowych porcji. Na śniadanie musiało wystarczyć 20 gram chleba, 20 dekagramów margaryny albo 2-3 dekagramy topionego sera lub marmolady oraz pół litra niesłodzonej kawy zbożowej. Obiad składał się z wodnistej zupy z pokrzyp albo brukwi, a gotowanie odbywało się w warunkach urągających wszelkim zasadom higieny. W zupie zawsze było dużo piasku i często pływały myszy. Ilość soli była tak duża, że trudno było tę potrawę zjeść. Na jedną osobę przypadało też około 1/4 ziemniaków w łupinach. Po ciężkim dniu pracy więźniowie dostawali na kolację 20 dekagramów chleba i niesłodzoną kawę. Raport o sytuacji w laskowickim obozie z 1942 roku donosił, że stan zdrowia więźniów jest tak zły, iż potrzebują aż 50 minut na dojście do zakładów. Ich obuwie to zniszczone, zdarte drewniaki lub szmaty. Pracują bez śniadania, a przed południem każdy dostaje jedynie talerz zupy. Dalej czytamy. Więźniowie są tak głodni, że szukają odpadków albo żebrzą. Raport z uwolnienia obozu głosił. 23 stycznia o godzinie 11:00 12 rosyjskich zwiadowców konnych ubranych w białe peleryny wjechało na teren obozu. Ponieważ chorzy nie mieli ubrania, żołnierze przywieźli do rewiru kolejarskie mundury. Kto tylko mógł, szedł na wschód, reszta czekała na wojskowych lekarzy. Najwięcej więźniów przeżyło na chirurgii, w bloku przeznaczonym dla chorych z urazami. Rosjanie wyczyścili i wydezynfekowali jeden barak i tam przenieśli wszystkich chorych. Potem przewieźli ich do wojskowego szpitala polowego, gdzie niedaleko Jelcza, mimo troskliwej opieki, odżywiania i prób leczenia skrajnie wyczerpanych ludzi, więźniowie masowo umierali. Po kilku dniach byłych więźniów ułożono na ciężarówce wyścielonej słomą oraz kołdrami i otransportowano do Częstochowy. W tej grupie jechały tylko 23 osoby. Tak właśnie Janowi Neumannowi udało się wydostać z obozu. Ciężko chory na gruźlicę do domu wrócił 25 stycznia 1945 roku. Przebywał w szpitalu w Opocznie, następnie w Tomaszowie Mazowieckim. 13 marca 1946 roku zamieszkał we wsi Cisowo koło Darłowa, gdzie znalazł się wraz z rodziną w ramach przesiedleń na tereny odzyskane po wojnie. Niestety dane mu było się cieszyć tylko wolnością przez 4 miesiące. Zmarł w wieku 29 lat 22 lipca 1946 roku w Cisowie, gdzie jest pochowany przy miejscowym kościele właśnie na cmentarzu ewangelickim, dlatego że w tamtych czasach jeszcze nie było cmentarza polskiego. Żona pana Jana Józefa Stanuch-Neumann z domu Warczych została sama z dwójką dzieci. Po jakimś czasie wyszła ponownie za mąż. Żyła do 23 lutego 2003 roku. Syn Jana Neumanna, Stanisław Neumann, wyjechał na Śląsk w latach 60. i mieszka tam do dziś. Ożenił się i urodziło mu się dwoje dzieci. Natomiast córka, pani Irena Frana z domu Neumann, mieszka wraz z mężem, Franciszkiem Franasem, do tej pory w Cisowie. Urodziła im się trójka dzieci. Udało mi się porozmawiać z panią Ireną. Niestety pani Irena za dużo informacji na temat ojca nie ma, ze względu na to, że kiedy jej tata zmarł, miała dopiero 5 lat. W tamtych czasach mało mówiło się o żołnierzach AK albo praktycznie wcale, ze względu na strach przed władzą komunistyczną. 5 lat skończyłam w październiku, a tato w lipcu zmarł. My przyjechałem w 1946 roku, to tato już był chory. To w marcu przyjechali, a w lipcu tato zmarł, leżał chory i zmarł. To ja toptałam podobno jak w centrali, jak tato przyjechał z obozu, nie? To mama jak chciała mnie z nim zostawić, no to ja nie poznałam. Agata to jak był młody, a później chudy, chory, no to mama mi mówiła, że nie chciałam zostać, bo mój tato to był ładny. A to dziad mówię, to nie będę, no to mama mi mówiła, nie? A tu już przyjechali, no to tato był chory. W marcu przyjechali, na gruźlicę zachorował. Przyziemnił się. Najpierw tam był w centrali, no to miał te, najpierw miał plamy na płucach, nie? A później już się dziury zrobiły. Bo mama się starała, żeby tam tacie dali, no po tacie dali tak jakieś odszkodowanie. Ale że tato miał numer obozowy i jak tatę chowali, to pochowali ten numer z tatą. Mama mu włożyła chyba do kieszonki czy coś, no i stale z tym numerem go pochowali. Przyjechaliśmy tu, no to pamiętam, że tam
Był trzy Niemki i Niemiec. No i nic nie było tam, tylko pies był. Nie, i później dopiero mama później od babci przywiozła krowę, kury tam, żeby tego. A tak to pani jak przyjechali, to pamiętam co jadłam. Chleb i czarną kawę, niesłodzoną. No nie było, dopiero później, później siali pani buraki. I później taką melisę robili z buraków, nie? To w tym się chleb maczało. I czarną kawą, zbożowa czarna kawa, się popijało. No a na obiad nieraz mama, pamiętam, to gotowała zupę z lebiody. No bo nie było fajnie, nie było tak, żeby tam było co jej. To do Odarówka chodziła, to rybę przyniosła, to, no i tej. Jak tato już zmarł, no to już tak trochę pamiętam, co było, nie? No bo później jak już krowę mama przywiozła, kury, no to już było jajko, czy tam mleka trochę, czy coś, a tak to nic tu nie było. Szczurów pełno.